Witamy Was w kolejnym odcinku programu Atrakcje na wakacje. Dzisiaj gościmy w mini zoo Kucyk w Inwałdzie. Czekają tutaj na Was nie tylko nietypowe zwierzątka, takie jak daniele, ostronosy, osiołki czy szopy pracze, ale także jazda konna oraz mnóstwo innych atrakcji. Dlatego zapraszamy całe rodziny do mini zoo Kucyk w Inwałdzie. A teraz zobaczcie, jak wygląda to miejsce okiem naszej kamery. Z nami menadżerka mini zoo Kucyk w Inwałdzie, Kasia. Cześć! Cześć! Powiedz nam, Kasiu, jakie atrakcje tutaj czekają na dzieci i ich rodziców? Dla najmłodszych oczywiście znajduje się u nas park zabaw. Dzieci te mniejsze i te większe mogą sobie skorzystać z trampolin, małpiego gaju, dużej zjeżdżalni dmuchanej, różnych huśtawek. Także jest dość sporo atrakcji, jeżeli chodzi o park zabaw. Dla tych młodszych dzieci posiadamy również przejażdżki konne. Każde dziecko może mieć kontakt z tym zwierzakiem i instruktor wykonuje taką przejażdżkę dla dzieci. Dzieci u nas również mogą sobie zrobić kurs prawa jazdy. Takie dziecko może sobie u nas pojeździć samochodzikiem. Po zdanym egzaminie, po wyznaczonej trasie dziecko otrzymuje od nas wydrukowane prawo jazdy z własnym zdjęciem i z własnymi danymi. Jest to świetna atrakcja, można się pochwalić nie tylko rodzicom, ale też znajomym. Zdarzały się przypadki, że też dorosłe osoby robiły sobie u nas to prawo jazdy. Oczywiście nie jeździły tymi samochodzikami, tylko otrzymywały drukowane prawo jazdy. Dla dzieci mamy również tutaj gęsią zagrodę Sierotki Marysi. Sierotka Marysia w wolnych chwilach czyta bajki tym dzieciom. Bajki nawiązują oczywiście do całego utworzenia mini zoo, ale również do pięknych widoków z tarasów widokowych. W regionie tutaj u nas bardzo popularna jest ciufa turystyczna. Gdzie ona może nas zawieść? A tak, oczywiście, posiadamy nową ciuchcię. Jest to nasza czwarta ciuchcia. Swój pierwszy event miała podczas 80. urodziny piekarni Piskorek. Tą ciuchcię można zobaczyć wszędzie. Jest ona wynajmowana na różne imprezy firmowe, pikniki, festyny. Przywozi ona również grupy zorganizowane do naszego mini zoo, ale także do różnych innych atrakcji naszego regionu. Na naszą wycieczkę szlakiem Karola Wojtyły w Wadowicach zapraszamy 7 dni w tygodniu. Ciuchcia zawsze od godziny 10, co pełną godzinę startuje z placu Jana Pawła II w Wadowicach. Także serdecznie polecam i zapraszam na tą przygodę. A opowiedz, gdzie się teraz dokładnie znajdujemy? Znajdujemy się tutaj na naszych tarasach widokowych. Z tych tarasów możemy zobaczyć piękny widok na Warownię, Park Miniatur Beskid Mały. Tutaj weekendami rodzice rozkładają sobie z dziećmi kocyk. Na tym kocyku zajadają przepyszne przekąski. Tutaj na tych tarasach widokowych rodziny odpoczywają. Dzieci bawią się, biegają, wchodzą do gęsiej zagrody Sierotki Marysi, gdzie tam ta sierotka czyta dzieciom bajeczki, a dorośli po prostu odpoczywają przy kawie. Na tarasach widokowych, ale również na całym terenie mini zoo, klienci mogą sobie rozłożyć w każdym dowolnym miejscu namiot. Spędzić tutaj noc pod gołym niebem, rozpalić ognisko, zjeść coś pysznego z grilla. Dla dzieci też
też tutaj na tarasach widokowych mamy dostępne boisko do gry w piłki nożnej i także siatkówki. Słyszałam, że również właściciele czworonogów tutaj znajdą coś dla siebie. Tak, oczywiście. W Minizu znajduje się również psi park. Każdy ze swoim pupilem może tutaj przyjechać, troszkę się pobawić na tym psim parku. Na naszym terenie organizujemy także profesjonalne szkolenia psów przez pana Gerarda Adamczyka, także serdecznie tutaj zapraszamy. Dobrze, dziękuję ci, Kasiu, za te informacje. Mamy tutaj też Dawida, który już sobie wypoczywa i relaksuje się. Powiedz, jak się tutaj czujesz w Minizo? Wspaniałe miejsce, naprawdę można się zrelaksować, tak jak widzieliście przed chwilą, poleżeć na leżakach, nie tylko takich, jakie tutaj mamy, ale także tych z Minizo, można zrobić grilla, także mnóstwo atrakcji czeka nie tylko dzieci, ale także dorosłych i dlatego zapraszamy wszystkich, całe rodziny, przyjeżdżajcie do Minizo Kucyk w Inwałdzie. To, co właśnie Wam pokazaliśmy, to tylko część rzeczy, które możecie zobaczyć w Minizo Kucyk w Inwałcie. Jak widzicie, warto tutaj przyjechać. Zabierajcie swoje dzieci i przybywajcie do Inwałdu. A ja mam dla Was konkurs. Cztery pierwsze osoby, które odpowiedzą na bardzo proste pytanie, czy w Minizo jest osiołek, otrzymają wejściówki właśnie do tego parku. Odpowiedzi wysyłajcie na kontakt@mamnewsa.pl. A już za tydzień będziemy nadawać z kolejnego ciekawego miejsca. Dawid już jest w drodze. Do zobaczenia.